Cześć, zapraszam Was dzisiaj na recenzję klawiatury mechanicznej, która co prawda nie jest nowością, ale jest na tyle ciekawa, że po prostu chciałem zrobić jej recenzję dla Was. Tym bardziej, że bywały o nią zapytania. Tak więc dzisiaj przetestujemy XPG Summoner. Ceny macie w opisie filmu, zapraszam do oglądania, zaczynamy. Bardzo ciekawa klawiatura od marki XPG, czyli Summoner. Klawiatura, która nie jest żadną nowością, jest już na rynku całkiem długo, a w chwili obecnej możemy kupić od 250 zł. Jest to bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę, że jest to klawiatura mechaniczna, pełnowymiarowa na przełącznikach Cherry MX. W tym przypadku są to przełączniki Cherry MX Blue, czyli przełączniki dotykowe z wyraźnym momentem aktywacji, o których więcej powiem w dalszej części recenzji. Klawiatura sprzedawana jest w dużym pudełku, gdzie mamy sporo akcesoriów. Z tyłu mamy także opis poszczególnych funkcji, ale zobaczmy sobie wszystko z bliska. W zestawie znajdziemy instrukcje oraz naklejki, a także zestaw 9 wymiennych nakładek na klawisze w kolorze czerwonym i keycap puller, czyli takie narzędzie do zdejmowania nakładek. A kolejnym przydatnym akcesorium w zestawie jest magnetyczna podpórka pod nadgarstki i w przeciwieństwie do większości klawiatur, gdzie dostajemy niewygodne plastikowe podpórki, tutaj mamy podpórkę materiałową, która sprawdza się całkiem dobrze. Jest magnetyczna, więc wystarczy ją dosunąć i ona nam się przyczepia, natomiast ta siła trzymania nie jest jakaś przesadnie duża. Ale podpórka jest naprawdę fajnym elementem. Ma też tutaj 8 gumowych elementów antypoślizgowych, a przewód mamy tutaj gruby i solidny. Jego długość widzicie w tej chwili na ekranie i przewód jest zakotwiczony na stałe, więc nie ma możliwości wyjęcia go. Natomiast przewód jest zakończony 2 wtykami USB. Sam przewód jest dość sztywny, no i ta część, która się jeszcze nam nie rozgałęzia, jest naprawdę gruba, a tą końcówkę możemy sobie bardziej dogiąć. Natomiast tak czy tak, przewód jest dość toporny, nie da się tego chyba inaczej określić. I po co te 2 wtyki USB, komu to potrzebne, ponieważ drugi wtyk zasila gniazdo USB, czyli możemy sobie tutaj podłączyć w sumie co chcemy, czy jakieś słuchawki na USB, czy jakiś dysk zewnętrzny, mamy port USB pod ręką do wykorzystania, więc bardzo fajnie. Do tego mamy też przycisk, który wyłącza nam dźwięk systemowy oraz praktyczne pokrętło do regulacji głośności dźwięku systemowego. No i całe body klawiatury jest metalowe, nakładki są gładkie, wykonane z dobrej jakości materiału. Jak klawiaturę odwrócimy, widzimy elementy gumowe, antypoślizgowe i jednostopniowe podwyższenia. Nie zabrakło srebrnego logo marki XPG i czcionka w tej klawiaturze jest taka bardzo standardowa. Te wycięcia są dość drobne, klawisze są dość szeroko od siebie, a skok mamy standardowy, czyli taki dość duży. Klawiatura jest oczywiście głośna, ponieważ są to przełączniki typu Blue. Posłuchajcie. No to jest opcja dla osób, które po prostu lubią ten dźwięk, nie szukają cichych klawiatur. Jeśli lubicie ciszę, polecam chociażby Cherry MX Silver. Też taka wersja powinna być w sprzedaży. Kiedy klawiaturę sobie zasilimy, ożywają bardzo ładne LEDy, które dokładnie pokażę Wam za chwilkę w części programowej. Natomiast zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało w ciemnym pokoju. Wyłączę tutaj większość świateł i wygląda to wtedy całkiem nieźle. Mamy tutaj układ floating key, czyli nie ma zabudowanych przycisków, więc to światło także dołem jest widoczne. Nakładki na klawisze prezentują się naprawdę nieźle, są wykonane dobrze i tak jak wspomniałem wcześniej, są bardzo gładkie. Są też wyprofilowane tak, żeby palce dobrze się trzymały. A jak wyglądają stabilizatory? Pod spacją mamy plastikowe stabilizatory, tak samo pod Shiftem i Enterem. No i widzicie w tej chwili także niebieskie przełączniki Cherry MX. Stabilizatory wypadają całkiem nieźle, nie trzęsą się na boki za bardzo. Spacja działa też naprawdę równo. Co to ja osobiście pod względem stabilizatorów czy samych przełączników nie mam nic do zarzucenia. I tak właśnie prezentuje się profil klawiatury. Mamy odpowiedni układ klawiszy, wyprofilowaną sekcję tutaj. No i klawiatura z przytwierdzoną podpórką i włączonymi LEDami wygląda naprawdę nieźle. Ok, czas na praktykę. Przede wszystkim mamy do klawiatury software i jak widzicie, jeśli mamy myszkę od XPG czy inne akcesoria, to też będą widoczne w tym właśnie oprogramowaniu i możemy sobie synchronizować, włączyć w myszce synchronizację,
I wtedy nasze urządzenia działają według jednego schematu. I podpórka sprawdza się w praktyce bardzo dobrze, jest wygodna. Natomiast sama klawiatura moim zdaniem mogłaby mieć jeszcze drugi skok, mogłaby być troszeczkę bardziej uniesiona w ten sposób. No ale okej, jest jak jest. Przełączniki Blue, specyficzne, głośne, wyrazisty klik. Jak ktoś lubi, będzie w niepowzięty, jak ktoś nie lubi, no to tak jak mówiłem, są cichsze alternatywy. Sprawdźmy. Prędkość reakcji bardzo wysoka. A anti-ghosting, jak widzicie, możemy wcisnąć bardzo dużą liczbę przycisków jednocześnie, bez żadnych konfliktów. Więc mam tutaj anti-ghosting taki, jak powinien być w dobrej klawiaturze mechanicznej. I teraz widzicie sam software. Przełączamy się w ten sposób pomiędzy myszką a klawiaturą. Po włączeniu synchronizacji mamy zakładkę Canvas, gdzie możemy sobie bardziej to wszystko spersonalizować. Mamy także nagrywarkę makro. Tutaj już wcześniej przy okazji recenzji myszki nagrywałem makro, więc się ono zapisało, zostało w pamięci. I to makro mogę sobie gdzieś tutaj przypisać, na przykład pod jakiś klawisz, żeby w grze z tego korzystać. Powiedzmy, że pod klawisz Tab sobie zapiszę makro, wybieram key, wybieram tab i funkcja makro, makro jedynka, zapisuję. W tym momencie klawisze działają standardowo, jak wcisnę tab, gdzie mam zaprojektowane moje makro, no to jak widzicie, za każdym wciśnięciem tego przycisku, gdzie sobie to zapisałem, będzie się odtwarzać wbita przeze mnie kombinacja. Więc możecie tutaj sobie pokombinować co chcecie, warto właśnie sobie poeksperymentować. Tak więc to jest jedna rzecz, którą możemy robić, czyli przypisywanie innych funkcji do klawiszy w zakładce Key. Mogą to być przeróżne funkcje multimedialne, skróty Windowsowe, odpalanie programu i tak dalej. Możemy też na przykład jakiś klawisz wyłączyć. Mamy tryb gamingowy, jeśli go włączymy, to na przykład dezaktywuje nam się klawisz Windows. Możemy też wyłączyć kombinację Alt plus Tab i Alt plus F4, żeby przypadkiem na przykład nie wyrzuciło nas z gry. No i to wszystko możemy zrobić na kilku profilach. Pomiędzy profilami możemy się też przełączać z tych pięciu przycisków, czyli FN. Tu jest na przykład profil drugi, profil trzeci, czwarty, piąty i właśnie tryb gamingowy włączony, wyłączony. Jak widzicie, też tutaj jest efekt w software'ze. Więc na każdy z tych pięciu profili możemy zaprogramować zupełnie inny zestaw makr, klawiszy, kombinacji. Jest po prostu duże pole do popisu i też tutaj mamy zakładkę Lightning, której przy efektach możemy wybrać także poziom jasności, możemy wybrać także prędkość efektów, czyli od bardzo szybkich do takich bardzo wolnych. Do tego także przy niektórych efektach możemy wybrać sobie rotację, czyli na przykład ten sam efekt idzie mi teraz z góry na dół, więc można sobie pokombinować. To był efekt Rainbow Wave. Tych efektów jest kilka, ale zobaczcie, mamy static, czyli stałe. Tutaj nie regulujemy prędkości, bo to jest efekt nieruchomy, więc mamy do regulacji jasność i możemy wybrać z palety sobie dowolny kolor. Jak widzicie, zmiany odbywają się w czasie rzeczywistym. Nie trzeba nic tutaj klikać, żadnego save czy żadnego zastosuj. Wszystko działa po prostu w locie. Color Cycle to jest takie automatyczne przełączanie się pomiędzy kolorami, takie płynne przejście. Następnie mamy Breathing, czyli oddychanie, możemy wybrać sobie liczbę kolorów, może być to pojedynczy kolor, może ich być więcej i tutaj sobie te kolory możemy wybrać. W trybie Color Cycle mamy Default Color Spectrum, albo możemy sobie wybrać ręcznie ilość kolorów, które się będą przenikać i te kolory sobie ręcznie wskazać. Kolejny tryb to jest Reactive, czyli reaktywne. I też tutaj możemy wybrać sobie prędkość, czyli na przykład jak damy niską prędkość, no to światło utrzymuje się naprawdę długo. A jak damy wysoką, to będzie znikało praktycznie od razu. I również możemy sobie wybrać ilość kolorów, które na przemian się będą pojawiać. Na przykład możemy mieć jeden, tylko niebieski, ok. A jak damy na przykład trzy, no to będą trzy po kolei się tutaj pokazywać. I co my tam jeszcze mamy? Rainbow Wave widzieliście, a Ripple to jest efekt reaktywny, ale właśnie tego typu, że rozchodzi się taka fala uderzeniowa po całej klawiaturze i mamy dokładnie to samo do wyboru, czyli prędkość rozchodzenia się tej fali. Tutaj już mamy mega wolną wersję. I oczywiście możemy też wybrać ilość kolorów do 5, czyli na przykład jak wybierzemy sobie 5, to po każdym kliku będzie inny kolor fali. No i to na tyle, jeśli chodzi o te podstawowe efekty, to właśnie tak to wygląda. Więcej możemy podziałać przy synchronizacji w trybie Canvas, wtedy mamy dodatkowo jeszcze chociażby taki efekt jak Fire. Te klawisze tak przygasają losowo, pulsują właśnie,
Trochę to wygląda, jakby ta klawiatura się zbagowała, ale chodzi o to, że to ma symulować taki, powiedzmy, jakieś trące się palenisko, jakiś taki żar. Następnie mamy rain, czyli efekt deszczu, który wygląda mniej więcej tak przy wysokiej prędkości. Jak troszkę spowolnimy, to myślę, że wygląda to trochę lepiej. I jeszcze mamy efekt audio, który reaguje po prostu na muzykę. I tak wyglądają LEDy, jak w pokoju jest ciemniej. Klawiatura jest całkiem jasna, same klawisze są delikatnie podświetlone, ale przestrzenie pomiędzy nimi znacznie bardziej. Możemy to sobie wyregulować, zmniejszając poziom jasności. Wtedy przestrzenie pomiędzy klawiszami nie są już tak jasne. A więc też pamiętajcie, że można tutaj z tą jasnością poeksperymentować. Także na przykład jak gracie po ciemku, żeby ta klawiatura po prostu nie raziła po oczach. Generalnie LEDy są naprawdę mocne. I też widzimy tutaj kontrolki. Jest osobno tryb gamingowy zaznaczony, włączony, wyłączony. Mamy także kontrolkę Caps Locka i kontrolkę Numlocka. Ok, podsumowując, jest to klawiatura mechaniczna, pełnowymiarowa na bardzo dobrych przełącznikach, czyli Cherry MX, w tym przypadku przełączniki Blue, ale jeśli byście szukali czegoś cichszego, to są inne warianty. Mamy w zestawie także podpórkę pod nadgarstki, mamy wymienne klawisze, klawiatura posiada ładne LEDy, praktyczne pokrętło, dodatkowy port USB. Podpórka jest bardzo fajna, wygodna, taka już lepszej jakości. Są oczywiście pewne mankamenty, chociażby gruby, toporny przewód, natomiast jest to bardzo dobra klawiatura, która na premierę około 2 lata temu kosztowała jakieś 400 zł i to była taka, no powiedzmy, uczciwa cena za klawiaturę pełnowymiarową z przełącznikami Cherry MX, która jest dobrze wykonana, ma metalową obudowę, software i tak dalej. To już wtedy wcale nie było drogo. Natomiast w tej chwili tą klawiaturę możemy kupić za około 250-260 zł nową. Tak więc na chwilę obecną cena jest jeszcze lepsza, jest niesamowicie atrakcyjna. Jest to bardzo mała różnica cenowa, ponieważ czasami mamy klawiatury tańsze na przykład o 50 zł na przełącznikach Outemu, czasami jakieś TKL, czyli skrócone, bez bloku numerycznego, bez podpórki pod nadgarstki, a tutaj naprawdę w atrakcyjnej cenie mamy klawiaturę, która jest produktem z wyższej półki i spokojnie może konkurować z innymi znanymi światowymi markami. Tak więc ze swojej strony przyznaję tej klawiaturze rekomendację za bardzo dobry wskaźnik jakości do ceny, czyli po prostu mamy tyle dobrego, ile się dało w możliwie jak najniższej cenie, co moim zdaniem jest fajną opcją. Niektóre takie światowe marki powinny brać przykład, a nie sprzedawać swoje flagowe klawiatury za 600, 700, 800, nawet 1000 zł. Tak więc bardzo fajnie, że są do kupienia takie klawiatury jak właśnie XPG Summoner. I tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie chociażby łapki w górę, to już jest coś. Zachęcam także do pisania komentarzy i do udostępniania filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco, bo na moim kanale ciągle coś ciekawego się dzieje. Tak więc na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie, szczególnie jak obejrzeliście od początku do końca. Trzymajcie się.